polski spec od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się kolejnym Transformem klasy Legion z trzeciej części filmu Michaela Baya Dark of the Moon, a jest to Sideswipe. Wiecie, ten srebrny gość z Zemsty Upadłych, który na początku filmu pojeździł chwilę na rolkach, później przeciął na pół jakiegoś Decepticona i później do końca filmu wypowiedział dosłownie dwie linijki tekstu. Tak, to jest ten sam gość. I ponownie transformuje się w Chevroleta Corvette Stingray Concept. Tylko tym razem bez dachu. Jak widzicie po mojej łapie, jest to maciupki pojazd. Zresztą zobaczmy, jak wygląda na tle, powiedzmy, APM Bumblebee'ego. Jak widzicie, maciupki. I tu mamy jeszcze Legion Skidsa. Także typowy legionista. Ale muszę przyznać, że jest to legionista wykonany w tym trybie naprawdę bardzo ładnie. Nie mówię już nawet o fakcie, że mamy tutaj tą pomalowaną szybkę, znaczek autobotów, czarny grill, czarne wloty powietrza. W miarę dobrze kręcące się tylne koła i kiepsko kręcące się przednie koła. Ani też ładnie wygrawerowany numer partii produkcyjnej z tyłu pojazdu. Dla mnie wielkim atutem są te siedzenia. Pomalowane oczywiście, ale bardzo ładnie wyglądające. Bardzo mało transformerów, które zmieniają się w kabriolety. Bo właśnie jest ich bardzo mało. No i umówmy się, jak na takie rozmiary, taki poziom detali jest naprawdę niezły. Nie oczekuję kierownicy, nie oczekuję deski rozdzielczej. Jest po prostu, jak na tą klasę rozmiarową, bardzo ładnie. Poza tym zawiasem, ale to detale. Także nasz prawie Hot Wheels wygląda całkiem zacnie. I jest pytanie, czy jego typ robota też się sprawi. Przekonajmy się. Transformację Sideswipe'a zaczniemy od podniesienia kamery i wyciągnięcia boków pojazdu. W ten sposób. Tak. Teraz wyczepiamy górę pojazdu od tak zwanych nóg i przenosimy to tutaj do połowy. Za chwilę to dokończymy, ale musimy teraz całą tą część przekręcić w ten sposób. Ujawniamy głowę. Teraz to zaciągamy do końca. Odkręcamy tą część w ten sposób i odkręcamy obcasy. Tak, tak. Przekręcamy odpowiednio ręce i sideswipe w trybie robota jest gotowy. I nie chce stać. Trochę poprawimy balans. I nadal nie chce stać. Albo ja coś źle robię, albo coś źle robię. Teraz stoi. No. Ale czy będzie stał długo? Przekonamy się. W każdym razie zaraz do jego wrócimy. Popatrzmy sobie najpierw na detale. Twarz bardzo ładna, jak na taką maciupką główkę, jest naprawdę zacna. Ma kropki niebieskie jako oczy, także też dobrze. Ta część tutaj pod spodem też jest pomalowana, także fajnie. Ręce są... po prostu są. Wiecie, to jednak legionista, więc nie oczekujemy zbyt wiele. Tutaj te drzwi zestawiono na wzór tych ostrzy, które posiadał Sideswipe jako jego większe wersje. Ta rączka jest minimalnie ciekawsza, bo może obsługiwać broń komanderów, także... broń Prima. Wsadzamy. I Sideswipe jest uzbrojony. Niby nic szczególnego, ale fajnie, że to dodali. I przechodzimy do nóg. Tutaj widzimy nad nogami bardzo ładne pseudo-żebrowate elementy, które są charakterystyczne dla tej postaci. Też bardzo zacnie. Pomalowana część ud. Ten detal mi się bardzo podoba. Sprężyny zawieszenia. Też bardzo fajnie. I te części mi się nie podobają, gdyż widzimy, że przód stóp stanowią bardzo ruchome koła. I większość sideswipe'ów, które innych figurek tej postaci, rozwiązuje ten problem, dodając jakiś, nie wiem, mały podejścik, po prostu jakąś podpórkę, która sprawia, że ta figurka nie przewraca się do przodu przez własne koła. Ale to ponieważ to jest legionista, nie ma tak dobrze. A do trzech razy sztuka nie wyszło. Ale rozumiecie, o co chodzi. Trzeba naprawdę ustawić tą figurkę na idealnie płaskiej powierzchni, a to jednak nie jest, tu od razu przyznam. Ale albo płaska powierzchnia, albo on będzie ciągle zaliczał glebę, także niestety nie fajnie. Choć i tak, w ogólnym rozrachunku jest to lepsza figurka od...
tego dziadostwa. Tia. I z ciekawości mojej czystej porównajmy jeszcze tego legionistę z tym minikonem od Powercore Combinera. Jednak widać, że to jest tylko dodatek, a to jest figurka, za którą musimy zapłacić całe 20 do 25 zł. To też ma swój urok, ale... Cóż mogę powiedzieć? Ponieważ właśnie już nic nie ma do powiedzenia, to czas na podsumowanie. Typ pojazdu jest świetny. Prawie Hot Wheels, to mu przyznam. Bardzo ładnie wykonany. Typ robota? Ogólnie jak na Legionista jest w porządku, a właściwie byłby w porządku, gdyby nie te przeklęte nogi, które sprawiają, że figurka co chwilę ląduje na ziemi. Także musi go kłaść na płaskiej powierzchni, bo inaczej nie będzie zbyt wielkiego użytku z tej figurki, zwłaszcza jak będziecie przenosili środek ciężaru, wyciągając jego łapy do przodu. Wtedy będzie jeszcze gorzej. Także ogólnie jest to przyzwoity Legionista, nie jest idealny przez te nogi, ale przyzwoity. Ale czy kupicie go, czy nie, to już wasza sprawa. Czy chcecie się cackać z tymi nogami? Ja niespecjalnie. I w ten sposób zakończę tą recenzję. Do zobaczenia następnym razem.